Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Warą Koleżna. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj bardzo ważny dla mnie odcinek, bo chciałbym się Wam pochwalić tym, że po ponad 20 latach udało mi się odkryć wreszcie główną przyczynę mojego jelita drażliwego. Chciałbym się z Wami podzielić w tym odcinku tym, co jest główną przyczyną, i to, jakie zmiany zaszły kolosalne i jak o 180, 170 stopni zmieniło się moje życie od tego momentu, kiedy to odkryłem. A odkryłem to w sumie przypadkiem. Śmieszna historia, którą zaraz Wam szybko opowiem. Także zaczynamy. Zapraszam. Może od razu odkryjmy karty i powiem Wam po prostu wprost, co okazało się główną przyczyną mojego zespołu jelita drażliwego, co nie wyeliminowało w moim przypadku wersji biegunkowej biegunek, a jest to nietolerancja histaminy. Jak się okazuje, wertując jakieś tam naukowe artykuły, histamina jest, nie chcę teraz skłamać, ale około 10% ludzi zmagających się z IBS-em ma właśnie nietolerancję histaminy, co jest jedną z głównych przyczyn. Ale żeby nie mylić tego z tym, że jak znajdziemy, odkryjemy to, że histamina jest główną przyczyną zespołu jelita drażliwego, to wszystko, co z jelitkowym jest związane, nam od razu odchodzi, bo tak niestety nie jest. Wiem już po sobie, tylko po prostu wiem mniej więcej, co mogę, czego nie mogę i jak mogę lepiej funkcjonować, i nie wyeliminuję tego, co dzieje się pod wpływem tej choroby, tak? A pragnę przypomnieć też, że moja wersja zespołu jelita drażliwego została nabyta genetycznie, która ujawniła się w wieku dojrzewania. Pierwszy taki objaw główny, który pamiętam, to była szósta klasa i po prostu z bólu brzucha wylądowałem na SOR-ze i jak skleimy, że tak powiem, do kupy wszystkie fakty, to był pierwszy taki większy objaw, który zapoczątkował tak jakby reaktywację tego z genów. I tak po 20 latach mniej więcej, będąc w szóstej klasie, mamy gdzieś jakieś tam 12 lat, tak? Czyli jakieś 22, pomijmy to, niech będzie 20 lat szukania głównej przyczyny i mamy wreszcie to, co chcielibyśmy wiedzieć, co dokładnie mi jest. Także nie będę Wam dokładnie tłumaczył, czym jest histamina, bo myślę, że bardzo fajną rzeczą było to, że nie wiem, czy śledzicie doktora Bartka, dietetyka, który właśnie parę dni temu opublikował film na temat nietolerancji histaminy. Więc tak jakbym czuł, że nie chcę się wcześniej nagrywać tego filmiku, po prostu podlinkuję Wam film na temat histaminy. Ja mogę Wam tylko powiedzieć, że histamina jest nieaktywna w naszym ciele i jest aktywowana przez enzym histydyny, który dostarczamy do naszego organizmu wraz z białkiem. I przez to nadmiar histaminy organizm wyrzuca. I druga opcja to są produkty, które tą histaminę pobudzają. Najbardziej mnie boli, tu tak nawiasem mówiąc, to, że nie mogę jeść pomidorów, bo pomidory w moim przypadku najbardziej reaktywują tą histaminę i
robimy czyszczenie magazynów. Jaką, jeszcze wspomnę Wam, główną przyczyną jest nietolerancja histaminy, a mianowicie jest to, że mój organizm po prostu nie ma ochoty na to, żeby produkować enzymu o nazwie DAO, który by tą histaminę strawił w jelitach, jak tutaj dr Bartek fajnie to porównał do nietolerancji laktozy, która znajduje się w mleku. Po prostu nie wszyscy produkują tyle enzymu laktaza, żeby trawić to mleko, a w moim przypadku nie produkuje tyle enzymu DAO, który mógłby trawić histaminę, którą dostarczę czy pobudzę z innego pożywienia. Także brzydkim sposobem wyręczę się Wam opisywania o tym, co to jest histamina. Wysyłam Was po prostu do obejrzenia filmu, gdzie wykłada to specjalista, a nie jakiś tam woron kolarzyna, bo jakby nie było, ja nie jestem żadnym lekarzem, tylko po prostu staram się sam szukać głównych przyczyn tego, żeby pozbyć się tego jelitkowa, chociaż już wiem na pewno, że nie da się tego pozbyć w 100%. Dobra, to teraz ja Wam opiszę, jakie zmiany ja zauważyłem i co tak naprawdę zmieniło się we mnie i jak zmienia się moje ciało, bo od momentu, kiedy odkryłem, że jest to nietolerancja histaminy. Krótka historia, jak w ogóle doszedłem do tego, że histamina jest w moim ciele tak bardzo nielubiana i enzym, który powinien ją trawić, nie produkuje się. W forum facebookowym był jeden post, gdzie jedna z pań napisała o tym, że po wypiciu chyba 2 czy 3 lampek szampana miała kilka dni przebojów, czyli czyszczenie magazynów, jak ja to ładnie nazywam. Po prostu jelitkowo zaniemogło i pani miała problem. I ja w sumie tak sobie myślę, no żadna nowość, alkoholu nie mogę. Nikt nie powiedział, że nie mogę. Tylko po prostu po alkoholu jest mega duże czyszczenie magazynów, gdzie na przykład po piwie zdarza się nawet i 3-dniowa akcja rozregulowania jelit. A po szampanie, jak to nowy rok, zaczynamy z czyszczeniem magazynów. Jedna z użytkowniczek grupy napisała, że masz nietolerancję histaminy. No i tak worą kolarzyna w pracy sobie myśli, kurczę, co to ta histamina może być. Wiadomo, oczywiście cały forum postawiło diagnozę dla tej pani. Ja tak 3 dni chodziłem taki zniesmaczony tą histaminą, co to takiego jest, zamiast od razu sprawdzić, to gdzieś tam biłem się z myślami, że mówię, co to ta histamina może mieć wspólnego z alkoholem. Jak się okazuje, ma bardzo wiele i tutaj dr Bartek też tłumaczy, jaki ma wpływ właśnie alkohol na tą histaminę. To, jak opisała pani tą reakcję po histaminie, bardzo dobrze pasowała do mnie. Więc co, wertujemy internet w różnych źródłach, czy to polskojęzycznych, czy anglojęzycznych, gdzie w anglojęzycznych trochę więcej się dowiedziałem. I tu w anglojęzycznym właśnie gdzieś tam przeczytałem, że właśnie te około 10% ludzi z IBS-em ma nietolerancję histaminy i trafiło na worona. I będzie też bardzo ważna rzecz, którą powiem na końcu, co potwierdziło to, że od samego początku była to nietolerancja histaminy w moim przypadku, co bardzo mnie zaskoczyło, ale tak do kupy, wszystko zbierając fakty, okazało się, że tak, to jest to. Także tu mamy tą krótką, taką przypadkową historię tego, jak wpadłem na to, że jest to histamina. Ja dziękuję tej pani, która napisała w komentarzu o tej histaminie, bo dzięki niej worą kolarzyna stał się i lepszym sportowcem, i lepszym człowiekiem w życiu codziennym. A tak nawiasem zapraszam Was do filmu, gdzie w taki niecodzienny sposób opisuję to, jak my jelitkowcy żyjemy sobie w życiu codziennym. Zostawię Wam link do filmu w opisie. Zapraszam, like, subskrypcja, wiecie, o co chodzi. Dobra, to teraz opowiedzmy sobie, jakie zmiany zaszły w woronie kolarzynie od tego momentu, kiedy to odkryłem. Teraz mamy początek lipca,
W tamtym roku, w maju mniej więcej gdzieś to było, chyba w maju zacząłem brać chyba pierwszą tabletkę tego enzymu. I mamy mniej więcej 14 miesięcy od momentu, kiedy zacząłem się suplementować, bo tak to trzeba nazwać, tym enzymem, czyli wspomagać się. I jeszcze raz wracając do doktora Bartka, tak jakbyśmy mieli nietolerancję laktozy, bierzemy enzym laktaza, a w tym przypadku jest to enzym DAO. Chciałem ten film nagrać po miesiącu, bo widziałem bardzo duże zmiany w swoim ciele. Kiedy zabierałem się po kolejnym miesiącu do nagrywania, były nowe rzeczy, które się we mnie zmieniały i tak w sumie cieszę się, że mamy już te 14 miesięcy, bo mogę potwierdzone fakty już przez ten długi okres potwierdzić, że tak się dzieje. I też bardzo ważną dla mnie rzeczą jest to, że na początku tego roku skończył mi się enzym i zrobiłem sobie taki test, że odstawiłem ten enzym na miesiąc czasu i wtedy przekonałem się, że to na pewno jest to, bo tak jakby objawy wróciły z podwójną siłą, więc bardzo szybko udałem się do apteki w celu zakupienia tego enzymu i, że tak powiem, wróciłem do żywych. Dobra, lecimy. Zaczniemy sobie takimi podpunktami. Tutaj mam taką prowizoryczną karteczkę, gdzie sobie spisywałem to, co się ze mną działo i podzieliłem sobie na takie rozdziały jak skóra, układ oddechowy, układ pokarmowy i co my tutaj mamy, zmiana składu ciała na tej zasadzie i takie podpunkty, no nie wiedziałem do czego to posegregować. Także zaczniemy sobie od skóry. Zmiany skórne. Jak widzicie na moim ryjku są zmiany skórne. Są dużo mniejsze niż były kiedyś. I to jest pierwsza rzecz, jaką naprawdę można zauważyć. Bo zmagam się też z takim czymś i podejrzewam, że to jest przez tą nietolerancję histaminy, że nie mogę się golić. Też jest to jeden z powodów, dlaczego noszę długą brodę, bo goląc się na gładko, po prostu włos wrasta mi się pod skórę. No i jak się domyślacie, jest z tego tragedia w postaci pryszczy, ale nie takich zwykłych, tylko po prostu z wodą, gdzie ta skóra szybciej zarasta na włos i po prostu włos, który chce się wydostać, jest w tym pryszczu. Także ohydne to jest, ale bardzo się zmieniło i też muszę zauważyć, że te zmiany skórne na twarzy nie są w postaci takiej wodnej, jak były kiedyś, tylko po prostu tak jakby wolne rodniki wydostawały się przez ryjek na zewnątrz i to się bardzo zmieniło. Jest dużo łatwiej i na ciele też zauważyłem mniejsze wypryski, także bardzo mnie to cieszy. Kolejną sprawą jest to opalanie. Ja po prostu całe życie się nie chciałem opalać, bo kiedy byłem, wystarczyło mi godzina, dwie, to już jestem spalony. Dwie godziny na słońcu i po prostu jestem poparzony, a nie opalony. Po zażywaniu enzymu to się zmieniło, bo nawet mam taki fajny przykład, że w tamtym roku, kiedy zacząłem brać w maju, po sezonie letnim na rowerze, moja opalenizna trzymała się, nie mogę powiedzieć, że byłem czarny, tylko moja opalenizna odznaczała się przez całą zimę od części nieopalonej. No, jestem blady, bo jestem blady, ale ta opalizna się po prostu dłużej trzyma, co na pewno jest dużym plusem, że daje nam to największy plus, że witamina D, chociaż jest to trudny proces, jeśli chodzi o przyswajanie przez skórę, na pewno lepiej się wchłania i więcej, co na pewno odczuwam, no, takim odczuciem ogólnym. Kolejna sprawa. Glaca. Jak się okazuje, ludzie z nietolerancją histaminy właśnie
mają problemy z łysieniem. Ja zawsze mówiłem to, że jest genetyczne, tak, po tacie, ale jak się okazuje, no po tacie odziedziczyłem IBS, jak i tą nietolerancję histaminy, więc skutkiem jest to, że nie ma włosów na głowie, ale plusem brania enzymu i skutkiem tego jest to, że może nie w takim stopniu, że wszystkie włosy mi odrosły, ale w ciągu roku jest zauważalne to, że cebulki są mocniejsze, włosy, i one sobie gdzieś tam powoli rosną, więc myślę, że tak za 150 lat będę miał bujną fryzurę. To taki mały żart, ale mnie cieszy to, że po prostu mam mniejsze zakola. Jeśli chodzi też o skórę, zmiana termoregulacji ciała, tak to nazwałem. Jakby to wam wytłumaczyć? Jeśli nie byłem w ruchu, zawsze mi było zimno. Jeśli się nie ruszałem, czy to w pracy, czy na rowerze, czy w życiu codziennym, jeśli się nie ruszałem, było mi bardzo zimno. Musiałem się gdzieś tam zacząć ruszać i wtedy mi było bardzo gorąco. Różne jakieś tam dreszcze, no wiadomo, o co chodzi, tak? Jest nam gorąco, duszno, te sprawy, no nie jest to przyjemne. Po zażywaniu tego enzymu, może nie od razu, ale tak myślę, że po no takich 6-7 miesiącach zauważyłem, że moja termoregulacja jest zupełnie inna. Na pewno lepiej oddycham całym ciałem, tak? Bo jesteśmy stałocieplni i możemy się chłodzić każdą częścią naszego ciała. I taki prosty przykład jest to, że będąc ubrany na długo, robi mi się, powiedzmy, ciepło z jakiegoś tam powodu, czy to temperatury na zewnątrz, czy z aktywności fizycznej, czy w pracy. Jestem w stanie sam jako organizm się w jakoś tam w miarę chłodzić, wentylować i po prostu nie ma takich stanów, że jakiś tam, nie wiem, robi się na mnie dobrze, nie wiem, chcemy zemdleć, czy coś tego typu. Jest kosmiczna zmiana, jeśli chodzi o tą termoregulację ciała. Ja jestem zachwycony tym, bo nawet, też będzie fajnym przykładem, jeżdżąc w długiej bluzie kolarskiej, przypadkowo mam, przy temperaturach 25, czy nawet się zdarzyło ostatnio, jadąc 30 stopni, nie ugotowałem się, bo naprawdę ta termoregulacja ciała, kurczę, no działa fajnie. Lecimy dalej, skórę mamy za sobą. Układ oddechowy, to będzie bardzo ciekawe. O dusznościach wam wspomniałem tutaj przy tej termoregulacji ciała. Czyli duszności, tak? Robi nam się gorąco. No po prostu, jakby to powiedzieć, no zaczynamy mieć taki stan. Jakby też dobry przykład będę miał. Wchodzimy do nagrzanego samochodu i bez otwarcia okna po prostu, no czujemy, że zaraz zemdlejemy, a teraz nie mam takiego problemu. Uczucie, tu mam napisane, uczucie skurczu oskrzeli. Kurczę, no tak jakby ten układ wydechowy nie był w pełni sprawny, a jakby to wytłumaczyć na moim przykładzie, jadąc na rowerze, robiąc więcej niż 100 km w moim przypadku, czyli powyżej 5 godzin aktywności fizycznej, czyli dużego dotlenienia organizmu, ja po prostu wymiękałem, wracałem z chrypką, z drapaniem w gardle i po prostu tak jakbym był przeziębiony, ale nic mi nie było, bo na drugi dzień czy po odpoczęciu to wszystko odchodziło. Także tu jest coś takiego. Teraz tego nie ma. Ostatnio zrobiłem na wyścigu 516 km przez 26 godzin jazdy i nie ma tych objawów. Czyli tak, jak mamy te uczucie skurczy, oskrzeli, występował kaszel. Czyli nawet w tym momencie, jak widzę teraz na kamerce, gadam do was już chyba 20 minut, normalnie zasłoby mi w gardle, nie mógłbym z wami mówić, zacząłbym kaszleć, musiałbym czymś popić.
nie ma czegoś takiego. Może nie tyle, co nie ma czegoś takiego, co po prostu ustąpiło, tak? Bardzo, bardzo też mnie to cieszy i komfort życia się poprawia. Katar sienny. Jak macie coś takiego, że cały czas wydaje wam się, że macie katar, a jesteście zdrowi, to właśnie też jest to, znowu wracam do doktora Bartka, też mówi o tym, że histamina daje o sobie takie objawy, jakbyśmy mieli alergię na różne alergeny, tak? Czyli mamy różne rodzaje jakichś alergii i każdy z tych rodzajów alergii nam daje różne objawy i ta histamina jest tak jakby zlepkiem różnych objawów, które są przypisane do tej histaminy. Także mam mniejszy problem z katarem, nawet podczas jakichś tam przeziębienia czy grypy, szybciej to schodzi, a gdy jestem zdrowy, to po prostu nie mam problemu ze smarkaniem. Układ oddechowy mamy odhaczony. No i chyba jedna z ważniejszych rzeczy, jaką jest układ pokarmowy. O, nie będę tego wycinał. Odbiło mi się bez jedzenia, bez picia. Znaczy jadłem, piłem dzisiaj, ale po prostu, tak po prostu mi się odbiło. Czyli daje to nam znak, że, nie wiem czy tu mam napisane, nie. Ale drugim podpunktem mam, zaczęło mi się odbijać. Czyli po prostu, no, żołądek zaczął lepiej pracować. Jest ta trawiona histamina przez ten enzym. No i wreszcie składniki odżywcze, tu też mam ten punkt, zaczęły być lepiej wchłaniane i wykorzystywane przez organizm, ale lecimy od początku. Sytość po posiłku. Może to głupio zabrzmi, ale przez 20 przeszło lat nie znałem uczucia, co to jest sytość po posiłku. Czyli zjemy jakiś nawet najmniejszy posiłek i będzie chyba dobrym przykładem, zjemy trzy duże kawałki pizzy, chociaż teraz wiem, dlaczego po pizzy mnie czyściło. Pomidory, jak wspomniałem wcześniej. Zjadłem trzy kawałki pizzy, no wiadomo, jak, czy to niech będzie średnia pizza, zjemy trzy kawałki pizzy i czujemy się głodni, za chwilę otwiera się magazyn, jest czyszczenie, nie wiemy, co się dzieje, a dalej jesteśmy głodni. I tutaj po tym, jak organizm zaczyna trawić histaminę, jest coś takiego jak sytość. Też będzie dalej o tej sytości, o skutkach tej sytości w dalszym punkcie, jakim będzie zmiana składu ciała. Zaczęło mi się odbijać, czyli to, co wspomniałem i przed chwilą się wydarzyło. Mniej nasilone skurcze brzucha. Tu chyba nie będę wam więcej się rozwijał, bo jak jesteście tutaj z zespołem jelita drażliwego, to chyba najgorszy podpunkt tego choróbska, czyli skurcze brzucha po prostu. No, wiemy, o co chodzi. O, tu jest kolejna bardzo ważna rzecz, którą na pewno znacie, jeśli jesteście z wersji biegunkowej. Nie ma parcia na stolec podczas spożywania posiłku. No, nieapetycznie to brzmi, ale tak jest. Zazwyczaj było tak, że jadłem i nie wiem, po 5-10 minutach od rozpoczęcia posiłku już musieliśmy ten magazyn opróżnić. W tym momencie trwa to mniej więcej 2 godziny, 3, chyba że po prostu no, zjem coś, co jest niedozwolone i mamy odstęp ten 2-3 godzin i wtedy gdzieś tam popychając kolejnym pożywieniem magazyn nam się otwiera i musimy się wypróżnić. Także nie ma czegoś takiego bardzo nasilonego. Czyli mogę po prostu wreszcie sobie zjeść posiłek bez ganiania. W trakcie jedzenia. Także to jest mega komfortowe. Na pewno tutaj komfort jest no nie do opisania. Czyli nasilone, zmniejszone skurcze brzucha i parcie podczas jedzenia. Co też od roku uczę się od nowa tych skurczy, tak? Bo jest tak, że na przykład zaboli mnie,
jest reakcja przyzwyczajenia i biegnę na tron, żeby ten magazyn opróżnić, a okazuje się, że po prostu jelita sobie pracują. I fajne z jednej strony jest to, że te skutki są mniejsze, ale słabe jest to, że musimy się w pewnym sensie na nowo uczyć tego, żeby te reakcje naszego organizmu na pożywienie nauczyć się i odbierać je trochę inaczej. Także dla mnie rewelka. Kolejny układ pokarmowy. Czy już zauważalna lepsza wchłanialność składników odżywczych z pożywienia? No to już tutaj mówiłem o tej sytości. Czyli czuję, jak moje ciało po spożyciu jakichś tam posiłków wreszcie wykorzystuje to, co mu wrzucam. Jak to zauważyłem? Uprawiając sport, po pierwsze zmienia mi się skład ciała na lepsze. Czyli zaczął mi się, no może to głupio zabrzmi, zaczął mi się spalać tłuszcz, budować się mięśnie, zaczęły te mięśnie być, o, znowu mi się odbiło, lepsze jakościowo, trwalsze. I teraz bardzo ważny punkt, tutaj mam opisane jako zmiana składu ciała, glikogen. Wreszcie rozumiem, co to znaczy odkładanie glikogenu. Może nie jest to w takim stopniu jak u zdrowego człowieka, gdzie na przykład przed startem jakichś tam zawodów możemy się najeść wcześniej węglowodanów i odłożyć ten glikogen i potem go użyć w 100% na drugi dzień. No tutaj po prostu to nie działa, tak jak u zdrowego człowieka, ale na pewno zaczęło działać milion razy lepiej niż przed tym, jak mój organizm nie trawił do końca histaminy. Najprościej wam tłumaczyć mogę to w ten sposób, może na zasadzie pracy, nie będę opowiadał tutaj o kolarstwie, jak to wygląda, ale w pracy na przykład mam dużo styczności z jakimś tam dźwiganiem i jestem w stanie daną czynność wykonywać dłużej niż to było wcześniej, bez uczucia palenia mięśni, czyli palenie mięśni to daje nam już sygnał to, że glikogen się wypłukał z naszych mięśni i po prostu palimy ten mięsień, wykonując tą samą czynność. Nie ma czegoś takiego. Naprawdę muszę zrobić bardzo dużo, żeby poczuć zakwaszenie organizmu, czyli już z braku tego glikogenu. Naprawdę muszę zrobić dużo, a w sporcie, jaki uprawiam, czyli kolarstwo szosowe, no, jest rewelka. Dużo tu się nie będę rozgadywał. Kolejny podpunkt, ale to już jest taki, że nie wiedziałem, jak to sklasyfikować. Zmęczenie, senność. Czyli co? Jeśli organizm nasz może lepiej wchłaniać to, co mu wrzucimy, to chyba jest najlepsza odpowiedź na zmęczenie i senność. Po prostu nie musi organizm walczyć z intruzem, jakim jest histamina, i go wyrzucać, tylko po prostu wykorzystuję to i mogę żyć jak człowiek. Kolejna sprawa, tutaj bym to zaliczył do układu krążenia. No, można by było to na pewno tak zapisać. Kołatanie serca. Na początku myślałem, że to jest jakaś wada serca. Byłem uprawiając kolarstwo szosowe i przyjmując różne suplementy, staram się regularnie, przynajmniej raz na te 2 lata, pójść na echo serca. Echo serca, EKG można zrobić częściej. Echo serca i po prostu zbadać to serducho, czy jest wszystko ok. I tutaj bardzo często było to kołatanie serca. Teraz praktycznie od tych 14 miesięcy, odkąd, no można tak powiedzieć, tak zażywam ten enzym, praktycznie to zanikło. Nie mam czegoś takiego jak w trakcie wysiłku, czy po prostu tak bez przyczyny jest to kołatanie serca. Nie ma czegoś takiego. Po prostu gdzieś tam sobie odeszło w niepamięć. Oby w niepamięć. Kolejna sprawa. Może to układ nerwowy, można to nazwać. Wzrok i uzdrowienie.
Ja myślałem, że w okresie dojrzewania nie używałem, powiedzmy, jeszcze wtedy okularów na rowerze przy dużych prędkościach. Wracając do domu, miałem masę much w oczach i jakichś tam różnych innych owadów i rzeczy, że nie wiem, siedzenie przy komputerze, wiadomo, przy ekranie, tak, jesteśmy dziećmi telefonów, tych spraw, że to od tego ten wzrok leci, a okazuje się, że to od nietolerancji histaminy jesteśmy krótkowzrokowcami i od momentu, kiedy zażywam histaminę, czasami jest tak, że zapominam się zakładać okularów jadąc w samochodzie. No teraz nie używam, bo ich nie potrzebuję, ale jeśli muszę skupić swoją uwagę na dalszych obiektach, typu jak jadę na rowerze czy samochodem, okulary są po prostu niezbędne. Teraz, tak jak Wam mówię, po prostu w dzień mi to tak nie przeszkadza, w nocy jest wiadomo, krótkowzroczność na pewno przeszkadza, jeśli jest ciemno i pada deszcz. Bez okularów jest ciężko, a te objawy tak jakby, podejrzewam, że nie znikną, ale po prostu lepiej widzę. To już jest bardzo dużo. I teraz na koniec chyba największa kontrowersja według mnie, nietolerancji histaminy. A sięgając pamięcią i sklejanie faktów do kupy, bardzo mnie to zaskoczyło, bo chyba nie na polskich stronach to znalazłem, nie jestem pewien. Wibracje. Uwierzycie teraz w to, że od wibracji naszego ciała dostajemy biegunki przy nietolerancji histaminy. Dla mnie to było trochę takie głupie, że jak można od wibracji dostać biegunki. A z drugiej strony, sklejając fakty, typu jeżdżąc bardzo często długie dystanse samochodem, ponad 1200 km za jednym razem, jeżdżąc na rowerze, i pamiętna sytuacja, która do tej układanki się bardzo fajnie skleiła. Zaraz o niej opowiem. Samochód. Jeżdżąc takie dystanse, nigdy nie jadłem, dojeżdżając, nawet nie dojeżdżając do celu. Zawsze miałem biegunkę po rowerze przy dłuższych dystansach. Typu dłuższych dystansach, może inaczej, przy jeździe dłużej. Dajmy na to powyżej 4 godzin. Po powrocie, to pierwsze co, to był kibelek, jak nie w trakcie, gdzieś tam las, krzaczki, te sprawy. Teraz, jadąc samochodem, mogę jeść, może nie tak normalnie, ale mogę coś spożyć, mogę się coś napić. Na rowerze wreszcie od tych, no może nie od 14, ale tak dajmy na to od 10 miesięcy jestem w stanie coś tam przegryzać na rowerze i tak odkładać glikogen w trakcie jazdy, gdzie wcześniej było to niemożliwe. I największa kontrowersja, którą pamiętam, chyba miałem wtedy 17 lat, byłem w sanatorium i na jednej z dyskotek przesiedziałem całą dyskotekę na głośniku. Wiadomo, jak to w sanatorium, trwało to może z 2 godziny, 1,5 godziny i miałem tak silną biegunkę, że no, jak widać, do tej pory mi to zostało. Łącząc te wszystkie fakty, od wibracji histamina w naszym ciele się aktywuje i po prostu mamy czyszczenie magazynów. Także to był chyba dla mnie taki, dlatego go zostawiłem na koniec, taki chyba największy argument, że to jest właśnie to. Jak dotrwaliście tutaj do tego momentu po takim czasie i będę w stanie Wam dzięki mojemu doświadczeniu pomóc, będzie mi bardzo miło i cieszę się jeszcze raz, że dopiero po takim czasie zdecydowałem się na ten film. Odsyłam po raz kolejny Was do obejrzenia filmu doktora Bartka, gdzie bardzo fajnie to opisuje.
Ja po prostu mogę opisać to od strony chorej, jakie są zmiany, jak to wygląda i co się zmieniło. Dziękuję Wam, że zostaliście do samego końca. Mam nadzieję, że w miarę logicznie i sensownie Wam to przedstawiłem, jak to u mnie wygląda. Łapka, subskrypcja. Trzymajcie się. Hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.